Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu miłosnym od połowy lipca do połowy sierpnia bieżącego 2021 roku. Film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część dla osób samotnych, tak zwanych singli. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować i jest to zupełnie normalne. Zawsze starajcie się dodatkowo odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Po każdym rozkładzie wylosuję dla Was kartę anielską, wsparcie w miłości i na zakończenie jako puenta czytania karta z serii Klucz Anielski. No dobrze, zaczynamy czytanie dla par. Po lewej stronie będzie Wasza energia, kochane byki, po prawej Waszego partnera. Energie mogą się mieszać, zamieniać miejscami, więc wybierajcie tylko te karty, które z Wami rezonują. Jeżeli poczujecie, że prawa strona bardziej z Wami rezonuje, odwróćcie sobie to czytanie na zasadzie odbicia lustrzanego. I co? Będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i panie, i panowie. Dlatego każdy z Was wie, z kim tworzy relacje. Nie będę ciągle powtarzać partner bądź partnerka. To chyba tyle. Karty są potasowane. I już przechodzimy do rozkładu. Zaczynamy czytanie dla par. Co byk myśli na temat swojego partnera? 2 kielichy. Co Wasz partner myśli o Was? 9 denarów. Co byk czuje do swojego partnera? 10 denarów. Co Wasz partner czuje do Was? Rydwan. Jakie są plany, zamiary byka względem swojego partnera? 10 kielichów. Piękne karty ze strony byka, naprawdę widać tutaj szczęście, zakochanie, szczęśliwą rodzinę. A jakie są zamiary i plany Waszego partnera względem Was? Król kielichów. Jak byk traktuje swojego partnera? Rycerz mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? Królowa mieczy. No, to żeście się tutaj dobrali. Co lub kto łączy byka i jego partnera? 4 kielichy. Co lub kto Was dzieli? 7 kielichów. Jak będzie wyglądała Wasza relacja w połowie lipca? 4 buławy. Koniec lipca. Paść kielichów. I połowa sierpnia.
8 kielichów. W tle czytania jest karta wisielca. No dobrze, kochani. Ładne karty, ale coś tutaj się dzieje. Ewentualnie jesteście w relacji na odległość. Może związek na odległość, a może po prostu jedno z Was często podróżuje, wyjeżdża w sprawach zawodowych, pieniądze, kariera, tak? Na pewno bardzo darzycie się uczuciem. Byk ma świadomość, że ma wspaniałego partnera, świetnie się dogadujecie, to jest udany związek, jest Wam razem dobrze. Jest ta iskra, jest ta więź, jest ta chemia, są uczucia. Może początek dopiero zakochania, a może już długoletni, trwały związek, gdzie sobie naprawdę ufacie, jesteście ze sobą bardzo szczęśliwi. No, można by powiedzieć, że karty po stronie byka i dziesiątka denarów, dziesiątka kielichów pokazują, że albo tworzycie już rodzinę, macie dzieci, naprawdę długoletni, taki prawdziwy, trwały, mocny, szczęśliwy związek, ewentualnie byk się zakochał. Wie, czuje, że znalazł odpowiedniego partnera, partnerkę na resztę życia, chciałby się ustatkować, wziąć ślub, razem zamieszkać, stworzyć rodzinę, pomyśleć o dzieciach, pomyśleć o tym, żeby budować to własne szczęście, budować przyszłość u boku tej wybranej osoby. Byk czuje się spełniony, zadowolony, szanowany, wspierany, no ogólnie bardzo pozytywne tutaj emocje. Jest ta stabilizacja, jest to odnalezienie tej właściwej osoby, z którą chce się budować coś więcej, z którą chce się być szczęśliwą. I taki trwały, fajny związek. Tutaj ze strony byka naprawdę świetne karty i widać, że no, byk jest naprawdę szczęśliwy. Jest w związku z osobą, na którą być może czekał całe swoje życie, która jest mu przeznaczona. Nawet tutaj nie będę dobierać kart, bo karty są naprawdę fantastyczne i widać, że i ze strony emocjonalnej, i materialnej, i jakiegoś podejścia do siebie, to wszystko jest takie uzgodnione, trwałe, zgodne właśnie, spełnione. Macie wsparcie w rodzinie, też w bliskich, więc tutaj jest taka sympatia też być może do rodziny waszego partnera, tak? Takie poczucie akceptacji, że jesteście przyjęci, tak, do tej wielkiej rodziny. Byk na pewno jest zadowolony, jest szczęśliwy i spełniony i chce to rozwijać, tak? Utrzymać tą energię tego fajnego związku. Natomiast co myśli o Was Wasz partner? Mamy tutaj 9 denarów. 9 denarów, satysfakcja. Jestem szczęśliwy, niczego mi nie brakuje, jest mi dobrze, tak? No, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o sferę materialną, ale denary to jest też konkret. To jest takie taka świadoma decyzja, że chcę być z tą osobą, chcę budować trwałą relację i nie chcę nic zmieniać. Że moje uczucia i myśli są niezmienne względem tej osoby, tak? Że to jest prawdziwe, że jest nam dobrze razem i jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Niektórzy wasi partnerzy myślą też o pracy, o karierze zawodowej, o tym, żeby było Wam dobrze, żebyście mogli utrzymać ten poziom życia, bądź podnieśli jeszcze tą stopę życiową, tak? Żeby kupić wymarzone mieszkanie, bądź przenieść się, wybudować dom. Spełnić marzenia rodziny, więc tutaj też na pewno kwestie finansowe. Być może Wasz partner bądź partnerka gdzieś często wyjeżdża w sprawach służbowych. Na pozycji serca jest karta rydwan, więc być może chodzi o wyjazdy bądź związek na odległość, ale niekoniecznie. Wasz partner czuje, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku, że wszystko ma pod kontrolą, że sytuacja między Wami bardzo szybko się rozwija i że
jest zadowolony, tak? Jest to karta sukcesu, karta zadowolenia, karta, która mówi, że mam kontrolę nad swoim życiem, że wiem, w którym kierunku chcę, żeby to życie zmierzało. Więc tutaj no tak jakby też zadowolenie i chęć być może właśnie takiego szybkiego rozwoju sytuacji. Natomiast jakiś wyjazd, jakieś częste podróże też są niewykluczone. Zobaczmy. Sześć kielichów. Sześć kielichów. Czyli spełnianie marzeń, myślenie o rodzinie, o dzieciach. O realizowaniu wszystkich swoich pragnień, o których kiedyś marzyliście, tak? Marzył wasz partner. Plany, zamiary, król kielichów. No kochać, być szczęśliwym, dać to bezpieczeństwo, wsparcie, być tą opoką dla tej drugiej strony, tak? Kochać, być przyjacielem, być partnerem i mieć to właśnie ten spokój, to poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest tak, jak sobie to zamarzyłem. Więc tutaj no, bardzo ładne karty. Nie wiem, co Was poróżniło, bo w tle czytania jest ten wisielec, czyli jakieś przemyślenia, ewentualnie problemy, które nagle pojawiły się i nie są zależne od Was. Może przeczekanie, na przykład tutaj byk jest zakochany i nie może się doczekać spotkania ze swoim partnerem, tak? Może być też taka wersja, że planujecie ślub, założenie rodziny, ale no, problemy są finansowe. Trzeba uzbierać na ten ślub, trzeba to wszystko jakoś zorganizować, być może właśnie dlatego dodatkowa jakaś praca, jakieś wyjazdy. Ale widać tutaj zaangażowanie, naprawdę jest to fajna relacja. Jak byk traktuje swojego partnera? I tutaj mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy i królowa mieczy po przeciwnej stronie, no to tutaj można powiedzieć, że taka świadoma decyzja bycia ze sobą razem. Tu jest rycerz, tam jest już królowa, czyli być może partner, partnerka bardziej dojrzale podchodzi do tej relacji, bardziej świadomie, jest pewna swojej decyzji, jest pewien swoich postanowień, a tutaj jeszcze byk, no nie wiem, albo coś chce za szybko, za mocno to jakoś planuje, wszystko może być troszeczkę takie może być takie chaotyczne właśnie, impulsywne, działanie pod wpływem impulsu, emocji, tak? Rycerz mieczy też jest bezpośredni, czasami coś powie, później tego żałuje, nie przemyśli, nie zastanowi się, chociaż też ma błyskotliwy umysł i od razu potrafi podjąć decyzję. Na pewno chodzi tutaj o jakąś korespondencję bądź ważną rozmowę, żeby podjąć jakąś ważną decyzję, coś sobie uświadomić, i nie popełnić błędów, wiedzieć, że to jest właściwa, konkretna decyzja. Czasami jest to też takie szorstkie, chłodne traktowanie się w rozmowie. No miecze to ostre słowa, jakieś cięte riposty, skłonność do sprzeczek, kłótni, jakichś pretensji, szukania jakiejś dziury w całym, więc tutaj musicie tego unikać, żeby nie dać się prowokować, a jak już chcecie porozmawiać z partnerem, no żeby te rozmowy były po prostu poważne, takie logiczne, i bardzo na poziomie. Zobaczmy może tego rycerza mieczy. Dwie buławy. Planowanie. Być może byk za bardzo wybiega z tymi planami w przyszłość. Za szybko coś chce zrealizować. Natomiast tutaj widać po stronie partnera królowa, czyli takie dostojne przemyślenia. Nic na łapu-capu. Ja muszę wszystko posprawdzać, przeanalizować, przekalkulować. Dopiero podejmę decyzję. Ocenić sam tą sytuację, żeby po prostu, no, nie popełnić błędu, tak? Później tych decyzji nie żałować. Co Was łączy, kochani? Cztery kielichy, czyli to jest jakieś takie wyczekiwanie, że niby jest ok, ale czegoś brakuje. No, widocznie chwilowo pada deszcz tutaj w Waszym życiu, czyli pojawiły się jakieś, no, problemy. Może jest rozłąka, bo to jest też karta tęsknoty. Jakieś rutyny, niedostrzegania pewnych rzeczy, braku zainteresowania, ale takiej nudy też. Może chodzi właśnie o tęsknotę, że nie możemy się doczekać, aż partner przyjedzie, wróci z pracy i będzie z nami razem, bądź takie wyczekiwanie, nie wiadomo na co,
gdzie moglibyście już naprawdę założyć tą rodzinę, zamieszkać ze sobą, stworzyć ten prawdziwy, taki trwały związek, tak? Więc być może jedna strona naciska, bardzo chce, a drugiej no nie śpieszno z tym wszystkim. Zobaczmy. Paź mieczy. Tutaj może też chodzić o plany związane z dziećmi. Niektóre osoby być może zastanawiają się, co dalej, uczą się, że tak powiem, życia, albo poprzez jakieś właśnie takie niedojrzałe jakieś rozmowy, nieprzemyślane jakieś decyzje, no nie mogą się tutaj dogadać z partnerem, tak? Paź mieczy jest taki chaotyczny, ale też jednocześnie ambitny. No, chce się nauczyć, ale za szybko. Od razu by chciał zostać królem. No tak się nie da. Trzeba przejść wszystkie te etapy. Więc tutaj trzeba po prostu do niektórych spraw podejść bardzo, bardzo poważnie. Wypatrujecie też wiadomości od siebie, tak? Chcecie wiedzieć, co tam u Was się dzieje, kiedy być może będzie ta wiadomość, że być może tutaj jest jakiś przyjazd planowany. Co Was różni? Siedem kielichów, czyli jakieś plany, jakieś marzenia, może właśnie one nie są spójne, jakieś wyobrażenia, czasami jakieś historie wyssane z palca, tak? No, jakieś takie fanaberie, ktoś kogoś może podejrzewać, a ktoś ma jakąś wybujałą wyobraźnię i nie wiadomo, co sobie myśli. Ewentualnie szukanie jakiegoś ideału, który nie istnieje, tak? Szukania tych motyli w brzuchu, tej jakiejś fascynacji. Niby jest dobrze, ale tak jakby brakowało tutaj jakiejś adrenaliny w tym związku, tak? No i karta księżyca, tęsknota też i wyobrażenie sobie, co i jak to dalej będzie, tak? Tęsknota, ale mogą być też jakieś tajemnice. Może być też jakiś rak, który tutaj stoi pomiędzy Wami, więc ja Wam zawsze, kochani, mówię różne wersje, żeby każdy coś tam dla siebie znalazł. Ale co, no w połowie lipca mamy cztery buławy, więc tutaj widać radość z powrotu do domu, bycie ze sobą razem, taki bezpieczny, trwały związek, pełna rodzina, jakaś uroczystość być może rodzinna, w której razem będziecie uczestniczyć, cieszycie się, że razem gdzieś wyjedziecie, może w czasy wspólne, bądź powrót do domu partnera, który pracuje gdzieś daleko od domu. Koniec lipca mamy pazia kielichu, więc znowuż dużo emocji, dużo spotkań, miłych chwil wspólnie spędzonych ze sobą. Jeżeli macie dzieci, to razem z dziećmi gdzieś być może sobie wyjedziecie. Natomiast widać tutaj też zaangażowanie, jakieś randki, jakieś wyznania, jakieś czułości. Przewrażliwienie też któregoś z Was na to, co się dzieje, jak partner odchodzi, tak? Więc tutaj, jeżeli jest jakiś tymczasowy wyjazd, jakaś tymczasowa rozłąka, bo znowuż w połowie sierpnia będzie jakaś rozłąka tutaj między Wami, no to bardzo to przeżywacie, bardzo emocjonalnie to wszystko bierzecie do siebie. Jest Wam po prostu przykro, no, rozpaczacie po odejściu, po odjeździe partnera. Przeżywacie to bardzo, jesteście w rozterce i jest Wam bardzo smutno, ale ogólnie będziecie w kontakcie tutaj mailowym bądź telefonicznym. Relacja cały czas się rozwija, macie zaufanie do siebie, macie satysfakcję z przebywania ze sobą, tak? Czyli jest to udany, taki fajny związek, który robi postępy, który ma pomysły na to, żeby iść do przodu i tutaj naprawdę widać, że zależy Wam obojgu na tej relacji. Być może praca taka, a nie inna po prostu rozdziela Was, bądź mieszkacie jeszcze osobno i tutaj naprawdę byk bardzo się zaangażował. Partner, no niestety ze względu na sprawy zawodowe, musi się dostosować i musi być zdany tutaj na swoje decyzje, bądź pracodawcy. Widać, że w całej tej relacji większość głosu ma właśnie partner, tak? No ta królowa pokazuje, że jednak tutaj bardziej od niego zależą decyzje, jak to wszystko wygląda. No i ta karta wisielca, która mówi, że chwilowo mogą być jakieś problemy, może być zawieszona relacja, mogą być też właśnie sprawy do
głębszego przeanalizowania, przemyślenia. Tak to wygląda, kochani. Ogólnie rozkład bardzo ładny. Nie ma tutaj jakichś poważnych dylematów czy problemów. Po prostu musicie ze sobą rozmawiać, utrzymywać kontakt, no i przetrwać tą rozłąkę, tak? Nie pozwolić, żeby te sprawy coś popsuły między wami. Pielęgnujcie ten związek i idźcie do przodu. Jaka rada dla was? Cztery kielichy. Przestańcie odpuszczać, przestańcie rozgrzebywać też jakieś sprawy z przeszłości. Zacznijcie dostrzegać zaangażowanie partnera, tak? Nie obrażajcie się, jeżeli było jakieś poróżnienie pomiędzy wami. Przedyskutujcie to. Nie denerwujcie się, tylko na spokojnie przeanalizujcie wszystko i wyciągnijcie wnioski. Na co, na kogo macie uważać? Koło fortuny, czyli częste wyjazdy, podróże, ale też zbyt szybkie angażowanie się w coś, tak? Pamiętajcie, że co nagle to po diable, więc tutaj trzeba po prostu roztropnie, ostrożnie wszystko planować. Natomiast koło fortuny to jest też współpraca, więc trzeba po prostu zawsze współpracować, próbować się dogadać. No i kompromisy to też jest połowa sukcesu, tak? Zobaczmy, co aniołki nam dopowiedzą. Romantyczne uczucia. Piękna karta. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. Więc tutaj, jeżeli byk się zakochał, to dobrze ulokował swoje uczucia, tak? Może wiązać przyszłość z tą osobą. To jest prawdziwa miłość. Naprawdę się szanujecie i możecie zbudować trwały, taki prawdziwy, uczuciowy związek, tak? Prawdziwa miłość. Ktoś, kto jest być może wam przeznaczony. I co aniołki na podsumowanie nam powiedzą? Odpuść sobie. Ja myślę, że tutaj chodzi o jakieś zbędne słowa. Właśnie to czepianie się, poddenerwowanie, wyrzucanie czegoś, jakieś pretensje. Po prostu, jeżeli czujecie, że jakaś narasta w was złość i moglibyście rzucać tutaj epitetami z rękawa, machnijcie ręką, odpuśćcie sobie, pamiętajcie, kompromis. Czasami pewne słowa trzeba przemilczeć, żeby było dobrze. To jest sztuka pójścia sobie na kompromis, docierania się, poznawania siebie codziennie, każdego dnia. No i życia ze sobą, tak? Po prostu. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich byków. Sprawdźcie sobie jeszcze film ze swoim znakiem ascendentalnym. Oczywiście, jak już nagram wszystkie znaki, tak? I cóż, życzę wam wszystkiego dobrego, dużo miłości, dużo pozytywnych emocji. Wspaniałego urlopu, jeżeli jeszcze nie wyjechaliście i wszystkiego, co sobie zamarzycie. Dziękuję wam za uwagę, a teraz zapraszam wszystkie samotne byki. Teraz będzie dla was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne byki na czytaniu miłosnym na lipiec i sierpień bieżącego 2021 roku. Karty są już potasowane. Teraz je przełożę i już patrzymy, kochani, co ciekawego dla was w miłości. Najpierw przeszłość. Dlaczego byk jest sam? Bo rycerz mieczy. Obecna sytuacja. 5 mieczy. Koniec lipca. 10 buław. Wasze nastawienie na tą sytuację. 8 mieczy. Co karty radzą? Rycerz buław. Przeszkody. Kochankowie. I połowa sierpnia. 10 denarów. W tle czytania mamy wieżę. Myślę, że ktoś zaskoczy byka w tym miesiącu.
w przeciągu miesiąca, tak? Od tego połowy lipca do połowy sierpnia. Koniec też jakichś zmartwień, koniec takiego poczucia bezradności, że nic mi się w życiu nie udaje, że nie umiem zatrzymać jakiegoś partnera przy sobie, że trafiam ciągle na niewłaściwe osoby, tak? Więc tutaj ta wieża, nagłe zmiany, coś bach, po prostu jak piorun z jasnego nieba, was zauroczy, olśni, oczaruje, wpadnie na was gdzieś, być może, nie wiem, na plaży, jak będziecie się przechadzać brzegiem morza. Nie wiem, co to będzie, ale będziecie zaskoczeni, będziecie w szoku. Nagle ktoś się pojawi. Nie wiem dlaczego, ale nie odbieram tej wieży negatywnie. No, zazwyczaj wieża jest kartą, która mówi, że coś się wali, że coś się rujnuje, rozpada, tak? Coś się nie udaje. Natomiast ja tutaj widzę, że to będzie po prostu zaskoczenie. Byk będzie w szoku. W takim szoku, że nie będzie wiedział, co na ten temat myśleć i co z tym zrobić. I teraz tak, w przeszłości był rycerz mieczy. Może to był wodnik, może bliźniak, może waga, a może po prostu ktoś, kto był nerwowy, kto był wygadany, kto był za bardzo energiczny, za bardzo pyskaty, albo z kim nie mogliście po prostu się dogadać. Może coś było, może coś się skończyło, może była jakaś zdrada, bądź ta osoba za bardzo was dominowała, ściskała, dusiła w związku. Zobaczmy, o co chodzi z tym rycerzem mieczy. Karta papieża. No właśnie, więc tutaj albo to był wasz partner życiowy, mąż, żona, ewentualnie niektóre byki jeszcze mieszkały z rodzicami, nie były, że tak powiem, samodzielne, no i po prostu nie myślały, tak, o jakiejś stałej relacji. A może brakowało pewności siebie, albo tak jak powiedziałam wcześniej, były z osobą, która po prostu była, no, nie była dobrym partnerem. Była słownie jakoś agresywna, taka zbyt pewna siebie. Niektóre oczywiście byki studiowały i poświęcały się nauce bądź karierze zawodowej, więc tutaj terapia jakaś też, że tak powiem, po jakiejś ciężkiej depresji, rozstaniu, potrzebowały niektóre z was czasu, żeby po prostu zapomnieć, dojść do równowagi w swoim życiu. Obecna sytuacja, piątka mieczy. No jest jakieś zamieszanie, natomiast piątka mieczy mówi o tym, że czegoś bardzo chcecie i osiągniecie to mimo wszystko, tak? Czyli taki zdrowy egoizm. Nie oglądam się już za siebie, nie słucham się czyichś rad. Czasami rodzina, rodzice też potrafią coś tam nam zamieszać w naszym życiu. Dobre rady tak zwane. Natomiast widać tutaj, że za wszelką cenę, no, myślicie o tym, żeby z kimś się związać. Te byki, które do tej pory trafiały na niewłaściwe osoby, no już nie dadzą sobą manipulować, tak? Już nie pozwolą sobie wejść na głowę. Są pewne, świadome, odważne, wiedzą, czego chcą i choćby się waliło i paliło, tak jak na tej wieży, osiągną swój cel. Zobaczmy. 8 mieczy. Próba obejścia pewnych spraw. Ogólnie 8 mieczy mówi o tym, że boimy się, że coś nas ogranicza. Może jakiś strach właśnie. Ktoś nas kiedyś dominował, krzyczał na nas, utwierdzał w przekonaniu, że nie jesteśmy nic warci, że nikogo sobie nie znajdziemy, ograniczał nas w jakiś sposób, tak? I teraz brakuje troszeczkę tej pewności siebie, natomiast 5 mieczy mówi o tym, że idę, mimo wszystko, nie oglądam się za siebie, idę, bo muszę osiągnąć jakiś cel. To jest też jakieś zamieszanie związane być może
albo ze światopoglądem i jakimiś myślokształtami z przeszłości, jakimiś wzorcami wpajanymi bądź doświadczonymi, bądź wiara właśnie w swoje możliwości, że zrobię ten krok do przodu. Tak naprawdę nic mnie nie ogranicza, ja sama się ograniczam, sam się ograniczam, bo się boję, bo ktoś coś powiedział kiedyś i to gdzieś we mnie utkwiło. Oczywiście sprawy na bieżąco, które się dzieją, jakieś informacje też mogą tutaj powodować, że Wasze plany chwilowo ulegną zmianie. Nie wiem, co dalej, nie umiem nic na ten moment zaplanować i to jest Wasza energia, tak jakbyście byli, kurczę, unieruchomieni w pewnym miejscu i bali się zrobić ten krok do przodu. To jest spowodowane królem denarów. Może chodzi o pracę, zależność finansowa, może chodzi o rodziców i właśnie jakieś pojemne zasady, albo poprzedni związek z mężem, z żoną, który odcisnął piętno, tak, na Waszej psychice i teraz, że tak powiem, no, ciężko się wyzwolić z tych przyzwyczajeń, z tych słów wpojonych latami. Trudna sytuacja też ze względu na pracę. Trudno znaleźć czas na życie prywatne. Ta praca i ciągła niewiadoma, czy ta praca będzie, czy nie, ciągle jakieś zawirowania zawodowe związane też z tym, co dzieje się na świecie, wpływają niestety na nasze życie prywatne. Koniec lipca będzie trudny, ale no, weźmiecie to na siebie, więc taka cała odpowiedzialność spada tutaj na Was. Jednocześnie ambicja, żeby podołać tej trudnej sytuacji, tak? I starać się podzielić być może właśnie te obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. Potrzebujecie odpoczynku, jesteście bardzo, bardzo zmęczeni, ale też dochodzicie do siebie, wydaje mi się, przepraszam, po jakimś stresowym, naprawdę trudnym związku. No i tutaj widać tą ósemkę mieczy jeszcze raz w Waszej energii, czyli takie unieruchomienie, na razie nie mogę nic planować, nie wiem jak to będzie. Czyli tak jakby właśnie byk był zupełnie nieświadomy, w ogóle nie zdawał sobie sprawy, a tu bach, nagle spadnie ktoś, pojawi się i byka zaskoczy. Bo do tej pory byk nic nie planował, nie wiedział, nie myślał, po prostu żył swoim życiem, tak? Rycerz kielichów. Może właśnie ta wrażliwość, ostrożność i brak odwagi, żeby wyjść z inicjatywą, żeby umówić się na jakieś spotkanie, bądź wyrazić swoje uczucia. To jest wszystko takie pozamykane, wszystko takie spętane. A trzeba po prostu coś z tym zrobić, tak? Tak jakby byk nie wierzył, że naprawdę może się zakochać i spotkać na swej drodze osobę, która odwzajemni to uczucie, której będzie można zaufać i stworzyć fajny związek. Co karty radzą? I tutaj mamy rycerza buław. Zaangażuj się, rusz do przodu. Rycerz buław to jest energia, to jest siła, odwaga do działania, ruch, tak? Zwróć uwagę na jakiegoś lwa, barana bądź strzelca. Wyjedź gdzieś, odpocznij, udzielaj się towarzysko, po prostu rusz z miejsca, przekrocz tą barierę tych 8 mieczy, tak? Bo nic Cię nie ogranicza, kochany byku, nic. Ty stoisz tutaj, jak słup soli, na własne życzenie, zobacz, nic Cię nie ogranicza. Te miecze są tak ustawione, że nie zagradzają Ci drogi. Wystarczy zrobić krok do przodu. Tylko musisz taką podjąć decyzję, a nie inną. Więc tutaj, no, warto ruszyć do przodu, zaufać sobie, zadziałać, tak? Co stoi na przeszkodzie? Wątpliwości bądź jakiś romans z przeszłości, jakiś związek. Może małżeństwo. To jeszcze w Was siedzi. Te nawyki, te przyzwyczajenia, te jakieś wartości, które ktoś Wam kiedyś przekazał, mają tutaj teraz odzwierciedlenie. Jakaś osoba też spod znaku bliźniąt może Wam gdzieś jeszcze przeszkadzać. No i brak siły, brak odwagi i cierpliwości, żeby podjąć jakąś decyzję. Lew
Lew gdzieś tam się kręci, zwróćcie uwagę na lwa. Kończycie ten rozkład połową sierpnia, czyli 10 denarów. Na pewno macie wsparcie w rodzinie. Może być jakaś też uroczystość rodzinna, być może wesele, być może chrzciny, nie wiem. Wyjazd gdzieś z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem. Tam być może będziecie mieli szansę poznać kogoś, bo ktoś Was zaskoczy w tym miesiącu. Niespodziewanie pojawi się na Waszej drodze. A może były partner, były jakiś kochanek, partnerka, tak? No ktoś, z kim być może coś Was kiedyś łączyło, ewentualnie ktoś zupełnie nowy. Ktoś, kto naprawdę doda Wam energii i pozytywnie Was zaskoczy. Kto będzie Wami na poważnie zainteresowany, z kim być może nawet możecie stworzyć udany związek. 10 denarów, karta rodziny, więc może na jakiejś właśnie imprezie rodzinnej poznacie taką osobę. Karta diabła, może być też koziorożec. Nie bójcie się, nie bójcie się. Niektóre byki niech się odetną też z wpływu rodziny, rodziców, wpojonych zasad. Nie pozwólcie, żeby ktoś wtrącał się i układał Wasze życie, tak? Nie pozwólcie, żeby ktoś Wam mówił: zawiodłam się na Tobie. Nie spodziewałam się tego po Tobie. A pojawi się prawdziwa miłość. Prawdziwe uczucie. Więc tak tutaj, kochani, wygląda. No ciekawe czytanie. Być może tylko dla jednego byka. Piszcie w komentarzach, jak to wygląda. Natomiast wyjdźcie z tej pułapki swojego umysłu, który miesza Wam troszeczkę szyki, budzi właśnie te wątpliwości i powoduje, że nie wierzycie w siebie, że wątpicie, odpuszczacie, a nie wolno. Trzeba po prostu motywować się do działania. Jeżeli po prostu tylko chcecie oczywiście stworzyć z kimś związek, bo jeżeli Wam nie zależy, wolicie samotność, bo są też takie osoby, które uciekają w karierę zawodową, wręcz niektórym związek przeszkadza w robieniu tej kariery zawodowej, to tutaj, no, zwróćcie na to uwagę. Natomiast powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli w przeszłości byliście z partnerem, partnerką, mężem, żoną i doszło do jakiejś zdrady, do jakichś kłamstw, do jakiegoś oszustwa, po prostu odpuśćcie to. Nie chowajcie urazy, bo ta uraza przenosi się automatycznie na nowe relacje i wtedy będziecie odstraszać, będziecie potencjalnych przyszłych kandydatów na partnerów i partnerki mentalnie odpychać od siebie. Więc musicie to przepracować, rozliczyć, pogodzić, uzdrowić i wszystko dobrze zadziała. No i praca. Uważajcie, żeby ta praca też nie pochłonęła całej Waszej uwagi, tak? Pracoholizm jest niezdrowy. Pieniądze są ważne, ale pieniądze to nie wszystko. Jaka rada dla Was, kochani? Cztery buławy. Macie oparcie w rodzinie. Jeżeli naprawdę szykuje się jakaś uroczystość rodzinna, wybierzcie się na nią, bo tam macie szansę poznać niespodziewanie kogoś, kto wzbudzi Wasze zainteresowanie z wzajemnością. Na co, na kogo macie uważać? Siedem kielichów. Żeby nie cudować, nie wyobrażać sobie nie wiadomo co, nie szukać partnera idealnego, bo taki nie istnieje, nie wybrzydzać, no i nie bujać w obłokach, tylko zejść na ziemię i działać, tak? Dobrze. I zobaczmy teraz, co anioły nam powiedzą. Ślub, no proszę. Ślub, ta sytuacja wiąże się z małżeństwem. Kochani, naprawdę, jeżeli jesteście proszeni na jakieś wesele, jedźcie, bo tam poznacie swojego przyszłego partnera.
To ma związek ze ślubem, weselem. Teraz mamy okres, w którym naprawdę są takie uroczystości rodzinne, więc te byki, które naprawdę gdzieś planują taką imprezę, nie rezygnujcie, nie odmawiajcie, jedźcie, bo naprawdę możecie wrócić z drugą połówką. No i oczywiście być może to będzie partner docelowy, z którym też staniecie na ślubnym kobiercu. I aniołek na podsumowanie. Współczuj innym. Współczuj innym. Czasami jak macie zły dzień i, że tak powiem, użalacie się nad swoim losem, zawsze pamiętajcie, że są ludzie, którzy mogą mieć jeszcze gorzej. I wtedy należy im współczuć. I cieszyć się, że u Was nie jest tak wcale źle. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Naprawdę może coś Was zaskoczyć w tym miesiącu. Ktoś nagle niespodziewanie stanie na ścieżce Waszej drogi życiowej. Wykorzystajcie to i na pewno nie rezygnujcie z brania udziału w jakiejś uroczystości rodzinnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ślub i wesele. Tam może się pojawić, może jakaś drużba, może jakiś świadek, świadkowa, kto wie. No, ktoś, kto będzie Wami zainteresowany i oczywiście może być z tego fantastyczny związek. Może zaiskrzy, kto wie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dużo odwagi Wam życzę, optymizmu i pewności siebie. Pamiętajcie, czytanie ogólne może tylko dla jednego byczka, dlatego zawsze sprawdzajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. I cóż, wspaniałych wakacji, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.